Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w której to kolejce Korona Kielce zmierzyła się na Suzuki Arenie z ŁKS-em Łódź. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem gości 2-1. Jest z nami trener gości, pan Ireneusz Mamrot. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Myślę, że widać po zespole było w pierwszej połowie te ostatnie nasze wyniki i to miało wpływ na z tyłu głowy. Pracowaliśmy bardzo mocno cały tydzień nad tym aspektem mentalnym, ale jak widać, gdzieś ta podświadomość zawodników o tych ostatnich wynikach była dosyć duża i na pewno trzeba powiedzieć uczciwie, że powinniśmy tutaj być zadowoleni z tego, że do przerwy nie przegrywaliśmy, bo wówczas byłoby na pewno trudniej. Natomiast cieszę się, że nazwijmy to odpowiednie wskazówki w przerwie meczu spowodowały to, że na tą drugą połowę zagraliśmy zupełnie inaczej i tak naprawdę w drugiej połowie straciliśmy bramkę, gdzie akurat Korona w tej drugiej połowie nie miała sytuacji. Tak jak w pierwszej stworzyła sobie kilka bardzo dobrych, tak w drugiej już myślę, że my tej więcej sytuacji stworzyliśmy. Na pewno szkoda straconej bramki, bo trzeba otrzymać koncentrację do końca i uniknąć tej nerwowej końcówki. No, ważne, że potrafiliśmy ten mecz wygrać i wierzę, że teraz już przed tymi następnymi meczami podejdziemy na pewno ze spokojniejszą głową, ale też z większą pewnością siebie przede wszystkim do tych spotkań. Dziękuję. Teraz pytania do trenera. ŁKS Fans. Czy uważa pan, że kluczem do zwycięstwa były zmiany w przerwie? Dominguez i Rozwadowicz rozruszali grę zespołu. Ja myślę, że to tak zawsze wygląda. A my jako drużyna po prostu do przerwy graliśmy słabiej. I w drugiej połowie cała drużyna weszła na wyższy poziom. Ale zgadzam się, na pewno zmiany też tutaj pomogły, ale wydaje mi się, że też ważne, nawet myślę, że dobry przykład tu jest Tomka Nawodki, który zagrał się, ja wiem, że to dziwnie brzmi, 2:45 minut, ale pierwsze 45 minut zupełnie inaczej jak drugie, także po prostu też na pewno jako zespół lepiej graliśmy w drugiej połowie. No właśnie, jest tutaj pytanie o Tomka. Zagrał świetną drugą połowę, podłączał się do akcji ofensywnych, czego nie robił w pierwszej połowie. Czy zwracał mu pan na to uwagę w przerwie? Myślę, że dosyć mocno i przede wszystkim widziałem też, nie wykorzystywał trochę ruchu zawodników ofensywnych, czy Pirulo, czy Ricardinho, którzy się dobrze poruszali i widać było od początku, bo już zaraz na początku tej drugiej połowie zagrał bardzo dobrą piłkę do Pirulo, później następną i widać, że to też pozytywnie na niego wpłynęło. Do meczu z Radomiakiem niewiele czasu. Czy po tak wyczerpującym meczu piłkarzom zdarza się dobrze zregenerować? Czy piłkarze zdążą się dobrze zregenerować? Ja myślę, że tutaj nie ma mowy o jakimś tam tłumaczeniu dziwnym, bo to nie jest tak, że my gramy, nie wiem, szósty, siódmy czy ósmy mecz co trzy dni, to dopiero będzie drugie spotkanie i no, ja nawet nie dopuszczam jakiejkolwiek myśli, żeby tu ktoś mi mówił o zmęczeniu. Teraz Krzysztof Sędzicki. Pytanie do trenera mam tylko jedno. Czy zespół sam z siebie poczuł, że może przycisnąć i zdobyć bramkę, czy jednak wymagał mowy motywacyjnej? Pytania od pana Krzysztofa są strasznie niekonwencjonalne. Myślę, że tak jak powiedziałem, już się wypowiadałem na temat tego, jak było w przerwie meczu i myślę, że to jest dobra odpowiedź. Dobrze. Oskar Bugajny, Studenckie Radio Żak. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa, jednakże mała łyżka dziegdziu do tej beczki miodu. Jest to kolejny mecz, gdzie ŁKS jest całkowicie inną drużyną w pierwszej i drugiej połowie, z czego to wynika? No to jak tutaj się zgadzam z tym panem i tak jak powiedziałem w podsumowaniu meczu, no, że już wcześniej o tym mówiłem i nie chciałbym jakby się powtarzać. To po prostu to, co powiedziałem na wpocowaniu meczu, to myślę, że to jest to samo tutaj powiedzieć. Okej. Okay. Po dwóch zdobytych bramkach piłkarze zaczęli grać trochę bardziej nonszalansko, dopuszczać Koronę do sytuacji, co ostatecznie skończyło się bramką. Według pana wynikało to ze zbyt dużej pewności siebie, czy z innego powodu? No nie uważam, żebyśmy grali nonszalansko. Raczej graliśmy zdyscyplinowanie. Jakoś nie przypominam sobie tych sytuacji. Tak jak w pierwszej połowie one były, jeszcze raz powtarzam, tak drugiej nie. Uważam, że cały czas gdzieś tam graliśmy, w tej drugiej połowie była większa determinacja. No też przeciwnik, przede wszystkim Korona pod końcówce meczu zdecydowanie większą ilość zawodników przesunęła do przodu i środkowi obrońcy zaczęli się podłączać, zaczęli stwarzać jakby przewagę liczebną, nie mieli nic do stracenia, zaryzykowali. To jest tak, że albo ty strzelisz trzecią bramkę i zamkniesz mecz, albo tak jak w naszym przypadku my straciliśmy bramkę, więc to tak wyglądało. A w samej końcówce jeszcze wyprowadziliśmy akcję 3-2 i czy tam dwie, trzy kąty w samej końcówce były, gdzie mogliśmy
podwyższyć wynik, ale tak powiedziałem, no, ważniejsza ta bramka jest na 2-1 i tu moja też postawa przeciwnika swoje zrobiła. Na początku spotkania mało brakowało, byśmy byli świadkami bramki podobnej do straconej w poprzednim meczu po rozegraniu piłki od bramkarza. Czy sam pan zaleca piłkarzom w taki sposób rozgrywać piłkę? Czy są to nawyki z systemu gry poprzedniego szkolenia w CLKS-u? Przede wszystkim, tak jak Tomek mówi, został bohaterem tego spotkania, tak w tej sytuacji trzeba powiedzieć jasno. Miał bardzo dużo czasu i podjął złą decyzję. To też nie można tak, że grać w sposób taki, że jak w Rzeszowie. To jest zespół, który ma odpowiednią charakterystykę i też musi w odpowiedni sposób grać. Mecz w Rzeszowie pokazał, że dla nas takie granie troszeczkę inne, gdzie było, delikatnie mówiąc, średnie boisko, stwarza jakieś problemy. Oczywiście też tego ryzyka nie można aż tak uniknąć, aż tak podejmować. Można się lepiej w tych sytuacjach zachować. Dużo nad tym pracujemy, żeby tak jak to w drugiej połowie wyglądało, że można i grać, i można mniejsze ryzyko podejmować. Ostatnie pytanie. Po raz kolejny widzimy Adriana Klimczaka ustawionego na pozycji skrzydłowego. Widzi go pan zatem bardziej jako ofensywnego zawodnika niż obrońcę? No to była zmiana, był potrzebny zawodnik, który popracuje sporo gdzieś tam, który też będzie w stanie dojść do piłki zagranej na wolne pole, bo dysponuje dobrą szybkością i Piru już w końcówce meczu gdzieś tam już był zmęczony, dzisiaj popracował na pewno mocno i stąd ta zmiana. No, Adrian na pewno jest lewym obrońcą bardziej niż pomocnikiem, ale dzisiaj była taka potrzeba, więc zagrał to tylko w końcówce spotkania. Dziękuję, trenerze. Dziękujemy. Bardzo. Za chwilę druga część konferencji. Gościem drugiej części konferencji jest trener Korony Kielce Dominik Nowak. Trenerze, poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Na pewno takie, jeśli chodzi o takie na chłodno, takie założenie przed samym spotkaniem w meczu z ŁKS-em, mieliśmy, żeby przede wszystkim to, nad czym bardzo krótko pracowaliśmy, ale tu nie ma żadnych też wytłumaczeń, bo chciałem, żeby już jakby odcisnąć piętno na zespole z tą moją myślą i strategią, jeżeli chodzi o plan na ten mecz i pewnie na inne spotkania, czyli też ofensywa i dobre próby przede wszystkim szybkiej gry i przeniesienia ciężaru z jednej na drugą stronę, dobre rozwiązywanie tych sytuacji w przygotowaniu akcji ofensywnej. I od początku to było też widoczne, plus te nasze doskoki dopressingowe w momencie straty piłki. Rzeczywiście niezła organizacja gry w tej pierwszej połówce. Zresztą uważam, że ta połówka i energetycznie, i pod względem jakości takiej realizacji tych wszystkich założeń naprawdę niezła na tym etapie, w którym pracujemy i tu trzeba pochwalić zawodników za tą dyscyplinę, dobrą współpracę, taką też i jakość, ale może końcową jakość trzeba taką małą naganę wystawić, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że mając takie sytuacje, jakie mieliśmy, no powinniśmy otworzyć mecz, a myślę, że do przerwy tutaj zasłużyliśmy na te dwie bramki. Natomiast no, piłka ma to do siebie, że to jest jeden z elementów, czyli skuteczność i to jest już następny taki element, nad którym będzie trzeba będzie pracować, żeby kończyć tę sytuację. Co do drugiej połówki, no w szatni był też jasny przekaz. Chcieliśmy znów energetycznie wejść z wiarą tego, żeby nie tylko grać chociażby na 1-0 czy na 0-0, ale te bramki zdobywać. Straciliśmy bramkę, przeanalizujmy sobie po takim sytuacji, kiedy piłka była na jednej stronie, robimy błąd, nie potrafimy dobrze tego przesunąć, ale też wróciłbym to, co powiedziałem szatni zawodnikom, uwagę na jeden bardzo ważny aspekt, że po tej bramce troszeczkę brakło nam spokoju i chłodnej głowy. Chcieliśmy za wszelką cenę albo od razu odrobić ten wynik i powodowało to złe ustawienie i rzeczywiście to przeciwnik był tą stroną przez jakiś czas dominującą, potem troszeczkę ten rytm wyrównaliśmy, niemniej no znów rzut karny. Ja powiedziałem piłkarzom w szatni, no jestem trenerem i ja troszeczkę muszę zejść teraz z taką smutną miną z areny tutaj w Kielcach, bo chcę, żeby to była twierdza, ale to ja schodzę jako taki bardziej przegrany, mówię o trenerze, a oni mogą dzisiaj za to nie tylko zaangażowanie, ale wielokrotnie za to, że już potrafili ten mój pomysł na boisku realizować, muszą wyjść z głowami podniesionymi, oczywiście chłodnymi, z pokorą, bo dalej tej pracy jest sporo, my o tym wiemy, bo chcemy taki mecz jak z ŁKS-em jeszcze podwyższyć, jeżeli chodzi o procent. Mówię tu o tej pierwszej połówce, no i powtarzalność w drugiej.
Przed nami następne spotkania. Cieszę się, że mamy je i że znów będzie można, mówię, tak jak powiedziałem, zresztą jest biała kartka, także każdy będzie miał okazję się zweryfikować. Dziękuję, trenerze. Dziękujemy i zachęcamy do trzymania kciuków za naszą drużynę już w najbliższym spotkaniu ze Stomilem, a ono już w środę.